Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest podcast Berlińskie Espresso. Witają Państwa Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński. Przeglądamy niemieckie media, rozmawiamy o niemieckiej polityce. Nie pierwszy i niestety nie ostatni podcast, którego głównym tematem są sprawy związane z wojną. Ale zanim o wojnie, to jedna zapowiedź. Zapowiedź i jednocześnie informacja o książce. Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, ukazała się książka wrocławskich autorów, związanych z kolei z Wrocławskim Uniwersytetem. Autorzy nazywają się pani Katarzyna Gelles, Mariusz Kozerski, Joanna Trajman. To są pracownicy naukowi Zakładu Badań Niemcoznawczych Instytutu Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław jest dość mocnym ośrodkiem, jeśli chodzi o sprawy niemieckie, a książka nosi bardzo ciekawy tytuł. Afery polityczne w Republice Federalnej Niemiec. Przebieg, aktorzy, skutki. Na okładce są tytuły niemieckich gazet, takich jak Stern, Spiegel i tak dalej. No w ogóle okładka jest całkiem ładna, ale nie okładka jest tutaj istotna. Istotna jest treść, mianowicie tak ujęte nieco systemowo, politologicznie, kolejne wielkie afery polityczne dawnej Bońskiej Republiki. I nie tylko Bońskiej Republiki, bo to chodzi do czasów Zjednoczonych Niemiec. O tej książce porozmawiamy jakoś oddzielnie, bo ona jest ciekawa, a przy okazji można w nawiązaniu do niej przypomnieć różne ciekawe i smaczne epizody niemieckiej historii, ale powiem tylko o ostatnim oddziale. Ostatni oddział, rozdział nazywa się Ujawnienie plagiatu. Dotyczy byłego ministra obrony, to już są czasy Angeli Merkel, Karla Theodora zu Guttenberga. Jak ktoś się nazywa zu, to wiadomo, że jest arystokratą i tenże arystokratyczny minister miał przed sobą wielką karierę, po czym utracił nie tylko stanowisko, ale również tytuł naukowy, a właściwie najpierw tytuł naukowy, a potem chyba stanowisko. Wszystko wiązało się z tym, że został oskarżony o plagiat. I teraz już nie opowiadając szczegółowo o tej historii, bo tak jak mówię, zrobimy o tym oddzielną audycję w pewnym momencie, to tu jest coś prześlicznego w tym rozdziale, mianowicie jest tu zaczerpnięta zresztą ze źródeł niemieckich tabelka. Tabelka nazywa się Czołówka polityków plagiatorów i ona ma następujące rubryki. Jest polityk wraz z przynależnością partyjną, potem jest napisane jaki stopień jego pracy doktorskiej w Niemczech, bardzo dużo jest doktorów wśród polityków, jaki jego stopień został określony jako plagiat i potem jaki był rezultat postępowania wyjaśniającego. I jednak to przytoczę, to jest takie fajne. Otóż tenże wspomniany przeze mnie Karl Theodor zu Guttenberg z CSU, okazało się, że ponad 94% jego doktoratu było plagiatem, no i utracił stopień naukowy w 2011 roku. Ale na przykład Bernd Altusmann z CDU, 44% tylko i on zachował stopień naukowy. Postać ważna dla nas wszystkich, czyli pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, a przedtem wschodząca gwiazda CDU i oczywiście minister obrony. Do dzisiaj wspomina się w Ministerstwie Obrony o radosnej twórczości pani przewodniczącej, która też okazało się, że była oskarżona o plagiat, ale ponieważ było to tylko 43%, więc pani von der Leyen zachowała swój stopień naukowy. Afera działa się w roku 2016. Franziska Giffey z SPD. To jest dzisiaj burmistrz Berlina, prawda? Tak. To jest ta pani, która podczas powyborczego wieczoru stała obok przyszłego wtedy jeszcze kanclerza Olafa Scholza jako jedna ze współtwórczyń tego wyborczego zwycięstwa, która dzisiaj jest burmistrzem Berlina i musi się zmagać z tym, że do Berlina przybywają ukraińscy uchodźcy, a z drugiej strony berlińscy Rosjanie demonstrują ze swoimi flagami i z literą Z. No ta pani miała tylko 37%, a jednak utraciła stopień naukowy. Moim zdaniem powinna czuć się pokrzywdzona nieco w porównaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Powiem tylko jeszcze, że wśród plagiatorów był m.in. wybitny polityk CDU, pan Norbert Lammert, zresztą zachował stopień naukowy. No i co gorsza, proszę Państwa, o zgrozo, sam prezydent Republiki Federalnej Frank-Walter Steinmeier z SPD, ale tylko 15% jego pracy doktorskiej było plagiatem, więc ostatecznie o czym tu mówić. I teraz, proszę Państwa, powstaje pewne pytanie natury śledczo-złośliwej. Jak właściwie jest u nas? Bo u nas nie ma takich afer. Czy to wynika z tego, że nasi politycy nie piszą doktoratów? Czy też piszą, ale nikt z nich nie ściąga, bo są ludźmi uczciwymi? Czy też owszem, zdarzają się wśród nich również tacy niedobrzy ludzie jak w Niemczech, tylko nikt tego nie bada. Pozostawiamy słuchaczy z tym pytaniem otwartym, bo oczywiście nie zajmujemy się polityką polską, tylko niemiecką. A do książki wrocławskich autorów o aferach politycznych w Republice Federalnej Niemiec pewnie niedługo wrócimy. Tak, to może ja jeszcze dodam od siebie, że ta książka ukazała się
2021 roku, czyli nie jest to pozycja jakaś super świeża, ale zdarza się, że umknie nam coś ciekawego i chętnie później wracamy do tych publikacji, żeby jakoś je popularyzować, bo warto. Tak, ta książka ukazała się w zeszłym roku, można powiedzieć, w szczęśliwych czasach przedwojennych, kiedy największym problemem świata zachodniego było to, czy nosić, czy nie nosić maseczek, ale ponieważ jest w miarę jeszcze nowa, a też o wielu sprawach można przypomnieć, więc do niej wrócimy. No tak, ale dzisiaj nie tylko Niemcy, ale cały świat ma inne problemy i to już w tym momencie przestajemy żartować. Debata w niemieckim Bundestagu na temat ludobójczych praktyk wojsk rosyjskich, czyli na temat Buczy i nie tylko. Tak, ta debata odbyła się 6 kwietnia, dzisiaj jest 7 i inne debaty w Bundestagu są na agendzie parlamentu niemieckiego, ale faktycznie ta dotycząca Buczy bardzo emocjonalna, widać było, że politycy różnych klubów parlamentarnych są przejęci tym, co stało się w Buczy. Jedna taka obserwacja, może nawet niezłośliwa, po prostu są pewne fakty, nad którymi trudno przejść do porządku dziennego i uznać, że ich nie było. Duże grono polityków, którzy zabiegali przez te wszystkie lata o budowę, a później dokończenie budowy Nord Stream 2, polityków, którzy bardzo angażowali się zawsze aktywnie na rzecz dialogu niemiecko-rosyjskiego, takich, którzy mówili o budowaniu mostów, o tym, że Rosja musi być trzymana jak najbliżej Unii Europejskiej, żeby ta Rosja gdzieś nam nie uciekła i nie zdziczała. No to wśród tych polityków obserwowaliśmy wczoraj wypowiedzi świadczące o tym, że oni jakby tak przejrzeli na oczy. Ja nie wiem, w jakim sensie to jest, znaczy w jakim stopniu to jest przejrzenie na oczy, a w jakim stopniu to jest po prostu taki lęk, instynkt samozachowawczy, żeby jakoś politycznie jednak twarz próbować zachować, ale jeżeli na przykład taki polityk jak Michael Roth z SPD, przez lata przecież odpowiedzialny za współkształtowanie polityki zagranicznej Niemiec, więc również tej dotyczącej Rosji, jeżeli taki polityk wychodzi i mówi: Bucza nie jest niestety pierwsza, przypomnijmy sobie Aleppo, przypomnijmy sobie Grozny, to gorzkie co powiem, ale to nie jest tylko wojna Putina, wielu Rosjan go wspiera. Więc tutaj oczywiście tego typu wypowiedzi mogą zastanawiać, na ile one wynikają z jakiegoś takiego szczerego odruchu współczucia, a na ile z tego, że po prostu politycy próbują jakoś poradzić sobie z tym, że przez lata jednak byli po tej drugiej stronie tego budowanego z mozołem mostu. I ja bym była jednak za tym, żeby o tym pamiętać. Tam w ogóle padały różne, oczywiście inne, ciekawe też kwestie przy okazji tej debaty. Na przykład polityk Dietmar Bartsch, doktor. Ciekawe, co tutaj z doktoratem. Nie słyszałam, żeby jakieś były niejasności w przypadku tego polityka. To jest taki starszy pan z Linke, czyli postkomunistycznej partii. I on potępił Rosję za masakrę w Buczy, ale jednocześnie pogroził palcem tym, którzy na przykład z Angeli Merkel i Franka Waltera Steinmeiera robią pomocników Putina. To jest dosłowny cytat tego, co on wczoraj powiedział na sali. I stwierdził, że owszem, mamy dylematy natury moralnej i wszystko jedno, czy poprzez importy surowców energetycznych finansujemy tę wojnę pośrednio, czy bezpośrednio. Ale panie kanclerzu, niech mi pan coś wyjaśni, zwrócił się do Scholza. Dlaczego mała Belgia jest w stanie zamrozić majątki oligarchów? Dlaczego Francja zamraża je na kwotę 850 milionów euro, Włochy na kolejne kilkaset milionów, a Niemcy zdołały to zrobić zaledwie na poziomie 95 milionów? To nie do pojęcia. Dlaczego Niemcy sobie z tym nie radzą? I dalej cytował pan Dietmar Bartsch takie ustalenia telewizji ARD, dziennikarzy śledczych ARD, którzy przypominali, że w samym tylko Berlinie od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu, co też Bartsch podkreślił w swoim przemówieniu, rosyjscy inwestorzy nabyli nieruchomości o wartości 442 milionów euro. Więc te 95 milionów euro zarekwirowane, zamrożone,
w porównaniu z samą wartością nieruchomości zakupionych przez Rosjan jest faktycznie no, mało imponującym wynikiem. Tutaj trudno się nie zgodzić z politykiem Linke. Do tej sprawy jeszcze wcześniej nawiązywała inna pani polityk Linke, Janine Wiesler, młodsza i taka liderka tej partii od pewnego czasu. Ciekawe wystąpienie miał Jürgen Trittin z Zielonych, który najpierw cytował Clausewitza, że wojna jest jedynie kontynuacją polityki, tylko innymi środkami, i zapytał, jaka polityka jest kontynuowana w Buczy za pomocą morderstw na kobietach, dzieciach i osobach starszych. I powiedział Trittin, że tam w Buczy rosyjskie wojsko wciela politykę Putina. Putina, który kilka miesięcy temu mówił, że Ukraina nie powinna mieć własnej państwowości. Potępił oczywiście Putina za zbrodnie przeciw ludzkości. I powiedział też coś ciekawego, znaczy z punktu widzenia takiej obserwacji Niemców i ich samoświadomości odpowiedzialności za II wojnę światową, bo to różnie z tym bywa, ale Trittin powiedział coś takiego, że rzeczywistość jest taka, że dziś rosyjska soldateska, forsując defaszyzację Ukrainy, kopiuje metody działania grup operacyjnych niemieckiego Wehrmachtu i tak dalej. Więc nawiązywał do II wojny światowej, do niemieckiej winy, i wypomniał pewną naiwność polityków niemieckich i nie tylko, mówiąc, że na początku lat 2000 wielu wierzyło, że Putin to nowy Piotr Wielki, a okazał się Władimirem Straszliwym. Więc takie tam wczoraj padły komentarze i znacznie więcej. Pytanie, czy w tej debacie były jakieś wnioski praktyczne? No bo dziś kolejny raz ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej będą debatować na temat możliwych sankcji wobec Rosji. Nie tylko kwestia gazu, ale nawet kwestia embarga ogólnoeuropejskiego na rosyjską ropę wydaje się być póki co problematyczna. Oczywiście no, w momencie, kiedy nagrywamy podcast, nie wiemy, a za chwilę się może okazać, że jakieś decyzje jednak padną, ale widać wyraźnie, że mimo świadomości ludobójstwa ze strony Rosjan, jeśli chodzi o uzgadnianie sankcji, Europa na razie nie jest w stanie pewnych granic przekroczyć. Czy w tej debacie niemieckiej coś na temat konieczności przekroczenia tych dotychczasowych granic było? To znaczy mówiono o dostawach broni i tutaj pytania dotyczące na przykład dostaw broni padały ze strony Hadeków, którzy od momentu, kiedy po prostu no, musieli wrócić do ław opozycji po wielu, wielu latach, oni są bardzo aktywni na tym odcinku i starają się monitorować wszelkie kwestie związane z wysyłaniem broni Ukrainie. I padł taki zarzut, że jest jakaś bardzo mizerna koordynacja kwestii związanych z dostawami broni. Koordynacja w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej. Oczywiście tutaj tak no, podskórnie wyczuwało się, że ta krytyka jest skierowana pod adresem zarówno Olafa Scholza, jak i Christine Lambrecht, czyli tej szefowej resortu obrony z SPD. I jeden z hadeckich posłów, Johan Wadepul, frakcja CDU-CSU, on stwierdził, że na przykład niemieckie koncerny zbrojeniowe są gotowe, by dostarczać broń Ukrainie. Tą broń należy oczywiście od nich zakupić, miał to zrobić rząd niemiecki, ale brakuje odpowiednich decyzji kanclerantu, czyli nie ma podpisów, nie ma pieczątek. I to wszystko jakby stoi, jest zawieszone w jakiejś próżni. Wydaje mi się, że właśnie tutaj no, CDU próbuje też jakoś wyprofilować jako ta partia, która wie, o co chodzi, jak powinno się pewne sprawy załatwiać w sytuacji wojennej, w sytuacji konfliktu. Ja bardzo żałuję, że przez 16 lat rządów Angeli Merkel CDU nie zdobyła się na to, żeby chociażby w sferze symbolicznej, w sferze jakiejś takiej chociażby tego dialogu, deklaracji potępić Rosję za cokolwiek, a nawet jak były jakieś słowa krytyki skierowane pod adresem Putina, to i tak później przykrywały to interesy. Więc CDU tutaj oczywiście uprawia swoją własną politykę, ale faktem jest, że Olaf Scholz, który jakby przejął kompetencje też szefa resortu obrony, on jakby nie spieszy się. To jest ten typ, który zawsze ma czas. Więc może dobrze, że ktoś go tam troszeczkę pospieszy, ale Christine Lambrecht z kolei, ona powiedziała,
wyszła wczoraj w Bundestagu i skonfrontowała się z tymi różnymi zarzutami i poprosiła o cierpliwość, że po prostu jakaś histeria i kamery i flesze i cała ta otoczka medialna, ona nie pomaga Niemcom w dostarczaniu broni Ukrainie. To są sprawy, o których nie powinno się mówić publicznie. No, pani minister po prostu czuje się niekomfortowo, tak? No, czuje się, znaczy, no, tak, czuje się niekomfortowo. No, to trudno. Więc tak, więc to było w tym sensie. Co do tych spraw energetycznych, tam wielokrotnie oczywiście padł argument, że Niemcy uzależniły się energetycznie od Rosji, że trzeba jak najszybciej zdywersyfikować dostawy energii. I tutaj widzę, że jednak no jest pełna zgodność co do tego. A jeszcze dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast, za kilka godzin w zasadzie właśnie kolejna debata w Bundestagu, która będzie dotyczyła wniosku złożonego przez klub parlamentarny CDU-CSU. Wniosek, w którym posłowie Hadecji apelują do rządu federalnego o to, by przyspieszył budowę tej infrastruktury portowej potrzebnej do importu gazu LNG. Chodzi oczywiście o te wymieniane przez nas już w którymś podcaście miejscowości Brunsbüttel i Wilhelmshaven, przy czym w Brunsbüttel ten terminal LNG ma powstać do 2026 roku, tak się planuje, Wilhelmshaven prawdopodobnie do 2024, on już powinien być w użyciu. Ale to wiadomo, że to różnie bywa z tymi budowami. Tutaj się zwraca uwagę w tym wniosku na liczne bariery natury biurokratycznej. Trzeba będzie załatwić mnóstwo jakichś pozwoleń. Trzeba będzie też sprawdzić, czy te tereny na przykład można wykorzystać no, pod takim kątem ochrony środowiska. No wiadomo, wszystko co łączy się z tego typu inwestycjami. I CDU na przykład i CSU proponują tej posłowie, żeby tymczasowo zdecydować się na takie pływające terminale LNG. No, idą naszym śladem. Idą naszym śladem, idą śladem jeszcze innych państw. Chyba w 2013 roku w ogóle taki pierwszy terminal pływający został uruchomiony. Zdaje się, że w Korei Południowej, przez Koreę Południową. Nie będę się lansował tak, na kogoś, nie wiem, kto wie. Nie, ja też się nie będę lansować, po prostu gdzieś tam zajrzałam i mignęła mi taka informacja. Być może to już było wcześniej. Jeżeli wcześniej, to wybaczcie Państwo, ale jakoś tak mi się skojarzyło, że gdzieś to już było. Więc to i jeszcze, i Hadecy domagają się od rządu federalnego, żeby tym inwestycjom związanym z infrastrukturą energetyczną nadać status priorytetowy, czyli żeby jakoś w sposób wyjątkowy absolutnie potraktować te inwestycje i zadbać, żeby te właśnie pływające terminale, one już pod koniec 2022 roku były w użyciu. Więc panowie tutaj naciskają, widzę, na Olafa Scholza. Zobaczymy, co te naciski dadzą. Przez całe lata wszyscy wzywali Niemców, że mają się zbroić, więcej wydawać na zbrojenia. Teraz jak się okazuje, że chcą wydawać więcej na zbrojenia, to nagle w niektórych miejscach na świecie ludzie zaczynają się zastanawiać, czy koniecznie chcemy, żeby Niemcy tak bardzo się uzbroili, no ale faktem jest, że jakaś debata na ten temat trwa. Ciekawa rozmowa z panią Marii Agnes Strack-Zimmermann, może powiedzmy, kim ta dama jest. To jest pani, która jest członkiem FDP, czyli ze stajni, powiem brzydko, Christiana Lindnera. Pani jest doświadczona i sprawia wrażenie osoby, która poważnie podchodzi do swojej pracy. Jest to oczywiście przykre. Przykre, jak na przykład się spojrzy na Christine Lambrecht i na panią Strack-Zimmermann, na to, w jaki sposób one się komunikują, jakiego słownictwa używają, mówiąc o potrzebie obrony czy o dostawach broni, ponieważ Agnes Strack-Zimmermann jest bardzo merytoryczna i to nie jest taki typ takiej kobietki, tak? Tylko ona po prostu wie, co mówi, wie, o co chodzi i robi to naprawdę w bardzo pewny sposób. Na zdjęciu ona trochę wygląda, jakby mogła grać taką niezbyt dobrą szefową wielkiej korporacji. Tak, to jest absolutnie ten typ, to jest ten typ, ale myślę, że na tym stanowisku, jeżeli ktoś jest przewodniczącym Komisji Obrony Bundestagu, na tym stanowisku to jest właściwa osoba i myślę, że nie tylko ja, patrząc na to, w jaki sposób ona odpowiada na przykład na pytanie
dziennikarzy zadaje sobie może ktoś jeszcze pytanie właśnie, czy dlaczego ta pani nie została szefową obrony? Myślę, że w tak kryzysowym momencie nie byłaby to decyzja zła. Strzak Zimmermann sama nie jest złośliwa, albo przynajmniej bardzo się stara. I zapytana o to, co myśli o tym takim zmasowanym ataku, o tej krytyce, która wylewa się zewsząd na Christine Lambrecht, no też Strzak Zimmermann stwierdziła, że każdemu zdarza się niekorzystne zdjęcie. Ona również ma takie zdjęcia, tylko jej zdjęć nikt nie publikuje masowo w mediach, a pani... Jeszcze raz wyjaśnijmy słuchaczom, to było zdjęcie w czołgu na przykład. W czołgu, gdzie było widać, że pani minister zbyt często w czołgu nie bywała i pasuje tam jak, nie wiem, co do czego, ale w każdym razie nie pasuje. No nie pasuje. Ona wyglądała jakby dopiero wyszła, nie wiem, z jakiegoś salonu fryzjerskiego z rozwianym włosem i ktoś ją do tego czołgu wcisnął i nałożył jeszcze hełm do połowy, więc to było straszne. Przyznaję, bardzo niekorzystne zdjęcie, ale tutaj bardzo elegancko zachowuje się pani Strzak Zimmermann i mówi, że no to nie jest wina pani minister, tylko no po prostu taka krytyka zmasowana. No dobrze, bo to jest tak, już dostawiając nieszczęsne zdjęcia, jedno jest pewne, obecna szefowa resortu obrony jest z parytetu, to typowa partyjna działaczka od wszystkich możliwych resortów, osoba, która na obronie się nie zna, której wypowiedzi wskazują na to, że nawet w niektórych momentach nie zna się bardzo, a Niemcy mówią o konieczności reformy Bundeswehry. Przy czym są tacy komentatorzy, którzy mówią, no tak, oni mają tyle pieniędzy, nawet rozmawiałem w różnych audycjach radiowych z tego typu ekspertami, oni mają masę pieniędzy, 10 razy więcej niż my, jak to rzucą na rynek, jak zainwestują, natychmiast będzie potężna Bundeswehra. Sami Niemcy też wydają się w to wierzyć. W Die Welt był taki artykuł o tym, że właśnie oni tutaj, tylko oni są w stanie obronić Europę, że oni obronią całą Europę, że będą bronić Europy na Bugu. Tutaj, jak złośliwie zauważył Piotr Cywiński w tym artykule, w ogóle nie pada nazwa Polska i kwestia, czy my na pewno chcemy, żeby oni nas tak bardzo bronili bezpośrednio. Natomiast jest oczywiście pytanie o pewną wydolność struktur państwa niemieckiego, które wcale nie zawsze są takie sprawne, wydolność niemieckiej biurokracji, która jeśli chodzi o kwestie zamówień publicznych, wcale nie zawsze jest światowym wzorcem. No i kwestie rzeczywiście woli politycznej, czy oni rzeczywiście chcą teraz tak bardzo wiele w dozbrojenie Bundeswehry inwestować, skoro jak wiadomo spora część niemieckiej opinii publicznej naprawdę jest pacyfistyczna mimo wojny. Znaczy, dobrze, to wielowątkowa tutaj widzę konstrukcja. Postaram się jakoś ustosunkować. Tak, to było takie typowo błędne pytanie właśnie, którego nie powinno się zadawać, bo zamiast pytania było przemówienie. Nie, dobrze, ja to rozbiję na kilka mniejszych i spróbuję to sobie jakoś w głowie w tych pudełkach poukładać i coś powiedzieć może. Tak, dobrze, więc tak, po pierwsze, tak, pacyfizm jak najbardziej. Na przykład jak spojrzymy na te wszystkie młodzieżowe ruchy proekologiczne, a tego jest jednak w Niemczech dosyć sporo, to oni tam mówią cały czas o wojnie, ale o wojnie, która się toczy, ponieważ ktoś komuś wysyła broń. I dla tych młodych Niemców wojna kończy się w momencie, kiedy już się nie wysyła broni na przykład Ukrainie, mam wrażenie. To jest jakieś absurdalne podejście, gdzie sprowadza się właśnie konflikt zbrojny i jego zakończenie do tego, czy komuś się pomoże, czy nie. Owszem, to po części jest prawda, tylko że to jest wszystko na opak. To są młodzi ludzie, którzy nie rozumieją, że wojna tocząca się właśnie na Ukrainie nie jest tylko wojną ukraińską. Część publicystów na przykład, czy polityków niemieckich widzę, że to rozumie, ale z młodzieżą już jest kiepsko. Co do tego pacyfizmu, są takie sondaże ostatnio robione w Niemczech, z których wynika, że 2/3 Niemców, rozumiem, że pominięto młodzież eko, 2/3 Niemców jednak jest za tym, żeby dostarczać broń Ukrainie. Czyli to są ludzie, którzy rozumieją, że to jest również w ich interesie, żeby Ukraińcy mieli się czym bronić, zwłaszcza po ujawnieniu tych przerażających, strasznych relacji, zdjęć, nagrań z Buczy. Na pewno spora część społeczeństwa jest wstrząśnięta. Druga kwestia. Ja wrócę na chwileczkę jeszcze do tego wywiadu z panią Strzak Zimmermann, ponieważ ona mówi, że tylko ten, kto jest silny, nie zostanie zaatakowany. Jeżeli ktoś będzie miał świadomość
że może przegrać, że może po prostu mocno oberwać, to zastanowi się dwa razy, zanim zaatakuje. Czyli to jest coś, co przebijało się zawsze tutaj w debacie polskiej, o czym my mówiliśmy od lat, to tutaj nagle wychodzi pani szefowa Komisji Obrony Bundestagu i mówi to wyraźnie w wywiadzie. Zresztą wywiad bardzo ciekawy, polecam, można go znaleźć na stronie niemieckiego parlamentu, to nie jest wywiad dla prasy, tylko jakby taki wewnętrzny. On został wrzucony na stronę 5 kwietnia i jest zatytułowany Putin jest zdolny do wszystkiego. Mocne słowa jak na niemiecką polityk, ale rozumiem, że czas dojrzał, żeby już takie tytuły dawać. I ona też tam mówi ciekawe rzeczy o Bundeswehrze, że na przykład Bundeswehra to nie jest taka armia, która ma pracować od poniedziałku do piątku, że to nie jest, że nie ma weekendów w Bundeswehrze, że przez lata się przyzwyczaili Niemcy do tego, że ta Bundeswehra sobie gdzieś tam jest, ale w sumie to ona ma funkcję bardziej dekoracyjną albo czasem jest tam gdzieś wysyłana. I pani Strack-Zimmermann mówi, że trzeba skończyć z takimi przyzwyczajeniami, z taką naiwnością, że nie trzeba będzie nigdy użyć siły. Mówi też o tym, że no faktycznie to wydawanie tych środków, z tej puli 100 miliardów euro, nie będzie takie proste, musi być mocno przemyślane, że jest już cała lista takich priorytetów, rzeczy, które muszą być w pierwszym rzucie jakby załatwione, zakupione. I podaje przykład pewnych takich wpadek, tak, niedociągnięć, że na przykład Niemcy i Francuzi mają jakieś radiostacje, jakieś krótkofalówki, coś, co służy do komunikacji między armią francuską i niemiecką i one mają tego samego producenta, zostały wyprodukowane w tym samym czasie, tylko problem polega na tym, że mające problem z cyfryzacją Niemcy dysponują tym sprzętem w wydaniu analogowym, a Francuzi w cyfrowym, więc oni nie są w stanie się na przykład ze sobą porozumieć za pomocą tego sprzętu. Tego typu rzeczy. Ja wiem z kolei z tego, co sama gdzieś tam czytałam, że na przykład nie mają bielizny żołnierze. Ta bielizna jest zamawiana gdzieś w Wielkiej Brytanii, w całkiem takim znanym, nawet dobrze domu mody to za dużo powiedziane, ale jest pewna firma brytyjska, która produkuje bieliznę i żołnierze i panie w armii też będą miały właśnie bieliznę z tej firmy, to jest jakaś tam informacja. Żołnierze i żołnierki, tak, albo żołnierze i żołnierczynie. Jak ostatnio powiedziałam gdzieś żołnierka, to ktoś napisał gdzieś, że jaki potworek językowy. Tak, proszę Państwa, to tak czasem puszczam oko. To, że mówię żołnierka, nie znaczy, że uwielbiam żołnierki, kierownice, redaktorki. Ja nie, wręcz unikam. Żołnierzyna albo żołnierczyna? Albo żołnierczyni? Żołnierczyni brzmi całkiem. Dobrze, tak. Dobrze, może zostańmy przy tym. Więc tak, poza tym, co jeszcze? Strack-Zimmermann powiedziała też pod adresem Merkel, znaczy wbiła Merkel taką szpilkę, że życzyłaby sobie, by poprzednia kanclerz również brała odpowiedzialność za obronność państwa, ponieważ najpierw dom musi być bezpieczny, a dopiero później można go meblować. Więc tego typu stwierdzenia padły w tym wywiadzie. Na pewno ciekawe jest też to, że ona tutaj daje taki sygnał, że Niemcy będą chciały jednak kupować broń w Europie, że będą chcieli na przykład jakiś wspólny zakupów dokonywać albo tutaj mówi też o Eurofighterach oczywiście, mówi o tym, że pewne zakupy będą robione wspólnie i jest też tutaj w tym wywiadzie poruszona kwestia tej żelaznej kopuły, że ona twierdzi, że nie pojechali do Izraela, żeby od razu ten system jakoś zakupić, ale najpierw żeby się zorientować, a jego cena zależy końcowa od tego, czy na przykład więcej państw NATO włączy się w podział kosztów, czy nie, czy Niemcy przyjmą na siebie te koszty. Mówiła, że to będą na pewno miliardy, ale wszystko zależy od tego, jak dogadają się tutaj państwo też w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i tak to na razie wygląda. Oni będą chcieli, żebyśmy też w tym partycypowali. Znaczy tam na początku, jak tylko pojawiła się ta informacja, że Niemcy właśnie noszą się z zamiarem zakupu tej żelaznej kopuły, to politycy SPD głównie mówili o tym, że to może też chronić Polskę, może chronić Rumunię,
Tylko że Polska i Rumunia musiałyby sobie zakupić te rakiety chyba, Arrow 3 to się nazywa chyba. Więc, a my chyba mamy troszeczkę jednak inny pomysł na naszą obronność, więc nie wiem, czy tutaj będzie jakaś współpraca, ale na pewno był to jakiś sygnał w kierunku Warszawy, że Niemcy wyobrażają sobie coś takiego. Ciekawe jeszcze było na przykład w kontekście tej broni wysyłanej na Ukrainę, bo wielokrotnie mówiliśmy o tym, że ten sprzęt jest przestarzały, że to jest jakiś sprzęt z demobilu, że to są jakieś postnerdowskie zasoby, strzały i tak dalej. Strzak Zimmermann mówi, że no cóż, czasem jest tak, że ten wysoko zaawansowany technologicznie sprzęt, no to najpierw wymaga specjalistycznego przeszkolenia tych, którzy będą z niego korzystali, a ten stary sprzęt to jest coś takiego, co każdy w sumie może obsłużyć, więc ona tutaj też nie widzi jakiejś większej afery. Jest to zresztą opinia, z którą ja spotkałam się rozmawiając z politykami czy ekspertami niemieckimi nieraz. W zasadzie to jest taki stały argument, który ma bronić decyzji o wysyłaniu właśnie tych no, przestarzałych sprzętów. Więc tak. Niemcy i niemieckie rozliczenia. To może powiedzmy od razu, że u nas bardzo często istnieje takie zestawienie Niemcy źli, Rosja zła, tak? No ale niezależnie od tego, jak bardzo na przykład powiemy, że niemiecki taki zadowolony dyskurs o sobie jest fałszywy, jak bardzo począwszy od tych opowieści o mocarstwie moralnym, sięgając jeszcze głębiej o denazyfikacji, zresztą przecież wymuszonej przez aliantów i w wielu miejscach powierzchownej, w Niemczech były rozliczenia z historią, w Niemczech te rozliczenia istnieją i Niemcy są krajem przy wszystkich swoich wadach, gdzie jest demokracja i wolność słowa. Można dyskutować na temat tej wolności słowa, czy ona jest zawsze aż tak wspaniała i jak te niemieckie media działają, ale naprawdę porównywanie ich z Rosją, krajem absolutnie nierozliczonym z własną przeszłością, krajem zakłamanym, a w tej chwili wręcz ludobójczym, jest jednak przesadą. Tak samo jak przesadą jest wypisywanie w polskich mediach jakichś historyjek o tym, że będzie nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. O współpracy niemiecko-rosyjskiej, jeśli chodzi o energetykę, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o wizję ładu europejskiego, naprawdę można mówić, po prostu sięgając do źródeł, na przykład, tak jak wielokrotnie pani redaktor, do dokumentów Bundestagu, nie trzeba do tego tworzyć jakichś wielopiętrowych teorii, które efektownie wyglądają, ale nie są zawieszone. One też kompromitują w sumie debatę i rozmowę, wszelką rozmowę dotyczącą spraw niemiecko-rosyjskich. Bo wtedy nie można poważnie rozmawiać. Tak, znaczy ja muszę się przyznać, że ja bardzo jakoś taką mam alergię właśnie na takie widzimisię, tak? Bo ja coś myślę i to na pewno tak jest. Czasem fajnie zajrzeć się, a nawet zazwyczaj dobrze jest zajrzeć do źródeł, poczytać coś więcej niż własne artykuły, bo można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, które inaczej troszeczkę też pozwalają później całą sytuację przeanalizować, tak? Co powiedziawszy, żeby nikt nie myślał, że tu my gromadzimy się po to, żeby po prostu mówić z satysfakcją, że Niemcy są źli, bo współpracują z ruskimi. Porozmawiamy teraz o tych niemieckich rozliczeniach, bo oczywiście Niemcy zbudowali sobie w ostatnich latach taki obraz siebie jako tego mocarstwa moralnego. Kiedy odchodziła pani kanclerz Merkel, przypominano te obrazki, jak przyjmowano uchodźców, jak ona się z nimi fotografowała. Niemcy to państwo, które wyznacza standardy, które poucza na przykład egoistycznych mieszkańców Europy Środkowej, którzy nie chcą przyjmować uchodźców w przeciwieństwie do dobrych Niemców. Niemcy, którzy rozliczyli się z przeszłością, której oczywiście w żadnym wypadku nie kwestionują, na przykład w przeciwieństwie do Rosjan, ale z tego rozliczenia wyciągają taki wniosek, że mają prawo innych pouczać i że właśnie nie należy zadawać pytań o niemiecką politykę. No wreszcie Niemcy, które na pytanie, które my też żeśmy przecież wielokrotnie niemieckim politykom i dyplomatom w Warszawie zadawali o Nord Stream 2, mówią, to jest kwestia, to była kwestia gospodarcza, tak? To jest tylko gospodarska, Wirtschaft, to nie ma nic wspólnego z polityką, a w ogóle nie tylko my współpracujemy z Rosją, inni też współpracują. No więc teraz ten dyskurs no, natrafił na krwawą i śmiertelną granicę. Sami Niemcy już wiedzą, że tak dłużej mówić nie można. Co więcej, jest pytanie o rozliczenie tejże epoki współpracy z Niemcami, rozliczenie niemieckiej Ostpolitik, ale też rozliczenie tych właśnie ostatnich lat. I tu od razu powiedzmy, że mówienie o tym, że wszystko jest, to jest kanclerz Schröder, jest oczywiście śmieszne, ale chyba sami Niemcy już też tak nie mówią. Znaczy nie, znaczy ja mam wrażenie, że na te rozliczenia przyjdzie jeszcze czas. Ja bym wolała, żeby ten czas nastał wcześniej,
niż później i myślę, że trzeba co jakiś czas jednak pytać o tych ludzi, którzy jednak doprowadzili do sytuacji, z którą mamy dziś do czynienia. Same media niemieckie co jakiś czas oczywiście też tutaj wchodzą w tę narrację. Klaus Geiger, na przykład publicysta Die Welt, napisał niedawno, że rząd Niemiec ponosi współodpowiedzialność za masakrę w Buczy i Mariupolu, więc no tak patrzymy, ostry tytuł felietonu. I ale to znaczy, pisze, że już im się łączy, tak? Znaczy, że przez wiele lat znaczy, futrowanie tak, moskiewskiego reżimu nie oni zrozumieli coś, co odrzucali przez ostatnie dziesięciolecia. Jak się z nimi rozmawiało i mówiło się, że karmią reżim, że nie będzie z tego nic dobrego, to człowiek się zawsze spotykał właśnie z takim wzruszeniem ramion, no ale przecież to są tylko interesy, nie przesadzajcie, wy Polacy jednak jesteście przewrażliwieni, bo macie taką, a nie inną historię i my to rozumiemy, ale to nie ma nic wspólnego z naszymi interesami. I jak na przykład spojrzymy troszeczkę w głąb tej historii relacji niemiecko-rosyjskich z XX wieku, lata 60., czyli początek tak zwanej dyplomacji gospodarczej, ta dyplomacja gospodarcza, która wraz z Brandtem, jeszcze za Adenauera ona się zaczęła, ale z Brandtem się oczywiście ona jakby dostała niesamowicie dużo tego paliwa politycznego, przyzwolenia na pewnego rodzaju wycieczki, na przykład do Moskwy niemieckich przedsiębiorców, no to wtedy też to przedstawiano również Zachodowi, Stanom Zjednoczonym, które były bardzo zaniepokojone tym, że Niemcy nagle tutaj chcą interesy z Sowietami robić. Przedstawiano to jako coś, co ma zbliżyć, co ma zmiękczyć. Później to na przykład też interpretowano, że no tutaj jakiś współsukces niemiecki za upadek Sowietów. To były różne teorie, ale zawsze jakoś tak Niemcy potrafili sobie wytłumaczyć swoją sprawczą rolę w zmiękczaniu reżimu. Teraz to jest niemożliwe, ponieważ wszyscy widzą, że ten reżim upasł się na tych relacjach bardzo ścisłych, gospodarczych. I mówi się coraz częściej, że na przykład zmiana kursu zapowiedziana 27 lutego przez Olafa Scholza, no to był efekt właśnie lęku, strachu, że jakoś zakulisowo próbowano tę bliskość z Rosją jednak utrzymać. To się nie udaje, ponieważ świat patrzy. I z każdym kolejnym pakietem sankcji Niemcy też będą musiały się uginać przed wolą innych swoich partnerów gospodarczych i Stanów Zjednoczonych, ale również przed takimi obrazami, jakie mamy z Buczy. Bo to aż krzyczy o to, żeby Niemcy naprawdę dokonały jakiegoś zwrotu. Ja nie jestem przekonana, czy oni dokonają takiego zwrotu, jakiego my byśmy sobie życzyli. Ale fakt, że ta presja jednak działa, jest już na pewno na plus. Co do tego rozliczenia, rzucają się dwa nazwiska, te najbardziej popularne teraz, czyli Steinmeier i Merkel. No właśnie, pani kanclerz została zaproszona przez prezydenta Zełenskiego, żeby pojawiła się w Buczy i zobaczyła wraz z prezydentem Sarkozym, jak się skończyły interesy gospodarcze. Miała do Buczy, wylądowała kawałek dalej we Florencji. Florencji. Można tak powiedzieć. Zobaczyła Dawida, po prostu zwiedzała sobie, zażyła powietrza Italii. Syciła się zabytkami wielkiej europejskiej kultury. Rozumiem, bardzo lubię też, ale jest czas na to i na inne rzeczy. Na Dawida? Tak, na Dawida również. Bardzo, bardzo lubię patrzeć na różnych ładnie zbudowanych panów w kamieniu, nie powiem. Dobrze, ale to są moje odczucia i moje jakieś tam problemy. A Angela Merkel ma taki problem, że regularnie odmawia zabierania głosu w sprawie wojny na Ukrainie. I kilka dni temu agencja DPA zapytała Angelę Merkel, czy ona chciałaby jeszcze publicznie się jakoś ustosunkować do tego, co się stało w Buczy. Jej rzecznik powiedziała, że pani kanclerz już kilka razy powiedziała, co myśli o tej wojnie, że ją potępia, że wzywa do zawieszenia broni, więc ona nie planuje teraz żadnych publicznych wypowiedzi. Czyli rozumiem, że mamy się zadowolić tym, że Angela Merkel potępiła wojnę. Ostatnio w dzienniku Bild jedyne, co było o Angeli Merkel, to to, że nadal chodzi na zakupy do supermarketu i pokazano Angelę Merkel swoim jakimś jednym z kostiumów, tak jakby wychodziła z posiedzenia Rady Europejskiej, tylko tym razem z siatką i w maseczce.
W Niemczech jest takie oburzenie na Angelę Merkel. Ja to widzę. Tak jak była euforia i tak jak ją żegnano jako cesarzową Europy, jako matkę, za którą cały naród będzie tęsknił, ponieważ absolutnie nie do pomyślenia jest ta polityka niemiecka i europejska bez Angeli Merkel. Tak teraz widzę coraz częściej, że publicyści, politycy zaczynają wytykać Merkel, że milczy, że się nie angażuje i że to jej milczenie można oczywiście interpretować jako pewną wstrzemięźliwość, tak żeby no przypadkiem nie grać takiej mentorskiej roli względem Olafa Scholza i dać mu trochę porządzić, a z drugiej strony ta wstrzemięźliwość może być po prostu podyktowana zwykłym tchórzostwem Angeli Merkel. O tym też się mówi. Ja jestem tylko ciekawa, czy ta planowana na 29 kwietnia inauguracja wystawy poświęconej portretom Angeli Merkel, czy ona naprawdę dojdzie do skutku, czy ktoś się puknie w głowę i stwierdzi, że może jednak taka wystawa nieopatrzona żadnym krytycznym komentarzem jest bardzo nie na miejscu, ale to już jest chyba sprawa Muzeum Historycznego Niemiec przy Unter den Linden. Będziemy obserwować. Tak, to jest sprawa polityki muzealnej. Frank-Walter Steinmeier, prezydent Republiki Federalnej. Jak wiadomo, Niemcy lubią, żeby prezydentami Republiki Federalnej uprawnienia prezydenta nie są jakieś szczególnie szerokie w niemieckiej konstytucji, ale to zawsze powinni być przynajmniej tacy politycy obdarzeni autorytetem, doświadczeniem, tacy ludzie, których zdanie wypowiadane rzadko się liczy. Ale Frank-Walter Steinmeier to oczywiście prominentny polityk SPD, były szef dyplomacji, a przedtem bardzo bliski współpracownik, być może najbliższy, kanclerza Gerharda Schrödera. Tak, on mu towarzyszył. Zresztą jak na przykład czyta się biografię Schrödera i czyta się biografię Steinmeiera, to tam zawsze pojawia się, że panowie, mimo że tak się bardzo różnili, ponieważ no, Steinmeier jakoś taki bardziej był stonowany, taki bardziej salonowy, a ten Schröder taki powiedzmy... Chyba tylu żon też nie miał. Proszę? Tylu żon też nie miał, ale to mało kto miał tyle żon co Schröder. Nie. Nie, Schröder faktycznie no, zawsze miał zamiłowanie do kobiet i takie on to jakby no, finalizował tak później, matrymonialnie. No nieważne. I co chciałam powiedzieć, Steinmeier jest teraz właśnie jednym z tych polityków, których się oczywiście wzywa do tablicy, politykiem, który... od którego się oczekuje, że on jednak przeprosi za to, że był jednym z tych, którzy forsowali przyjaźń rosyjsko-niemiecką po trupach. I on faktycznie w telewizji CDF powiedział, że no tak, to była błędna polityka, że on tak za bardzo, no że teraz, jak, no nie powiedział, że jest mu głupio, ale przyznał, że, no, że to był błąd. Więc tutaj się uważa, że Steinmeier przynajmniej się przyznał, no Angela Merkel się nie przyznała, więc jeden jest rozliczony, bo okazał skruchę, a Angela Merkel wędrująca sobie po Florencji uliczkami, no nie jest rozgrzeszona i chyba jeszcze długo nie będzie. A gaz płynie. To było berlińskie espresso. Dziękujemy pięknie.